Jak co roku, Kozińskie Centrum Rekreacji i Sportu przygotowało dla mieszkańców bogatą ofertę zajęć na wakacje. Wszyscy ci, którzy chcą aktywnie spędzić czas i popracować nad swoją formą, mogą odwiedzić m.in. amfiteatr nad Jeziorem Kozińskim, by poćwiczyć pod okiem instruktorów KCRiS. Szeroka gama zajęć, właściwie większość z tych zajęć, które odbywają się u nas regularnie w fitness klubie, m.in. są to takie zajęcia jak kettle, jump it, aerobik, jest tabata, również są zajęcia sztangi oraz pojawia się nowość, atak na brzuch. Nie będę tutaj za wiele wyjaśniał, zapraszam po prostu na te nowe zajęcia również. Co ważne, te zajęcia są otwarte dla wszystkich i nie wymagają żadnej rejestracji. Nie trzeba się zapisywać, są to pokazowe zajęcia bezpłatne. Czas tych zajęć to około 45-50 minut. Każdy może skorzystać, osoba dorosła może skorzystać z takich zajęć. Oczywiście trzeba być odpowiednio sprzętowo przygotowanym, czyli strój sportowy, obuwie sportowe. To jest jakby jedyny wymóg oczywisty. Woda to też coś, co warto ze sobą zawsze mieć. Już od pierwszych dni akcji letnia oferta KCRiS cieszy się sporym zainteresowaniem. Cały czas można się dołączyć. To początek wakacji, początek zajęć. Co roku cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Jestem pewien, że w tym roku również spotkają się z bardzo dużym zainteresowaniem, że odwiedzi nas dużo osób, również tych nowych osób, które nie tylko chodzą do nas regularnie przez cały rok, ale chcą poznać tą ofertę, skorzystać z tej oferty i przyjść do nas na zajęcia. Tradycyjnie przygotowano również zajęcia na basenie, kortach tenisowych czy biegowe na stadionie. Coś dla siebie znajdą też miłośnicy marszów z kijkami. Ponadto w każdy piątek odbywają się koncerty na terenie ośrodka nad jeziorem. Pełną rozpiskę zajęć dostępnych w ramach oferty wakacyjnej można znaleźć na stronie internetowej www.kcris.pl. Jest tam również terminarz wydarzeń sportowych organizowanych przez KCRiS w lipcu i w sierpniu.